my feet. Czyli w sumie chyba wiemy, załatwię końcówki, a potem będziemy myśleć. Tak, załatw końcówki, a potem będziemy myśleć. Dobra. Suchy nawet. Tak, to idzie. Nie cieknie nawet zbytnie. Nie cieknie, ale olej bierze. A co to ma za motor, nie? 3.0 V6 z kompresorem. No, musi. Dobra, to już będę wiedział, jak to wygląda. No siema, tak jak widzieliście, dosyć niespodziewanie wyszła kwestia, że zaczyna się coś pomału dziać w temacie wydechu, który mógłby być trochę głośniejszy i już nie mogę się doczekać tego. No, niespodziewany jest z tego względu, że dosłownie wczoraj podjechałem tak zupełnie z ciekawości do mechanika, który robił mi wydech jeszcze w Oplu Astrze OPC, bo tam też sobie robiłem przelot. I wyszło to całkiem fajnie, tam bez żadnych problemów mi zrobili ten wydech, więc stwierdziłem, że no podjadę tego samego i zapytam się co i jak. Tak wyszło w sumie, że no to jutro dawaj, przyjedź tutaj od razu, podniesiemy go, sprawdzimy jak to wygląda i co tam możemy wsadzić. To nie jest też tak, że za chwilę ten wydech będzie zmodyfikowany, bo najpierw muszę znaleźć odpowiednie jakby części do tego, żeby to złożyć i zespawać tam coś fajnego. A to może potrwać, tak prawdę mówiąc, jeszcze z dobry miesiąc, więc no jaram się, ale to jeszcze nie ten poziom, że to już za chwilę będzie. No i w sumie wiem wszystko już, co potrzebuję. Muszę tylko sobie teraz zamówić skądś fajne jakieś końcówki wydechu, z których potem będziemy spawać resztę już wydechu. No i prawdopodobnie najpierw zrobimy wersję, że full przelot w sensie końcowych wydechów, zostawiając środkowy. Jeśli będzie albo za głośno, albo będzie drone, czyli po prostu te niepożądane wibracje wydechu powodujące denerwujący dźwięk, to po prostu będę poprawiał go, wstawiając jeszcze X-Pipe'a za środkowym wydechem. Myślę, że to też trochę pomoże zawsze. No, ale generalnie coś się zacznie już dziać powoli w tym temacie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będzie głośniej. Pewnie nie wiem, czy za pierwszym razem uda się osiągnąć fajny dźwięk tak ogólnie, bo zrobić, żeby było głośno, to nie jest żaden problem, ale zrobić tak, żeby było głośno, kiedy chcemy, żeby było głośno, a cała pozostała jazda, czy to w trasie, czy jakaś na wolniejszych obrotach, na mniejszych, żeby nie była z drugiej strony denerwująca, jak coś będzie albo za bardzo wibrować, albo będzie totalnie za głośne. Więc nie wiem, czy uda mi się to zrobić za pierwszym razem. Najwyżej będziemy poprawiali, będziemy zmieniali X-Pipe, Stripe. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy za jakiś dłuższy czas. Najpierw muszę sobie poszukać wdechów. Prawdopodobnie będę zamawiał od Chińczyków z tego powodu, że po prostu w Polsce są to bardzo drogie rzeczy. Znaleźć fajne na przykład same końcówki wydechu, tym bardziej, że jeszcze muszę mieć razy dwa podwójne. Także to są spore koszty, a chcę to na razie zrobić dosyć budżetowo, bo wiecie, to nie problem kupić super wydech za 5 koła albo i nawet więcej, ale no nie mam na to w tej chwili kasy, żeby tak się bawić. Będę próbował zrobić to możliwie tanio, ale żeby też brzmiało całkiem dobrze. Przyjechała jeszcze taka botlandowa paczka. Wiem, tam jest drogo, ale tylko tam pasowało mi to, co chciałem. Do tego Arduino całego, no ja tam nie jestem masterem, ale stwierdziłem, że jeśli już cokolwiek chcę z tym robić, to parę jeszcze dodatkowych rzeczy się przyda, ponieważ nie pomyślałem o tym wcześniej, ale cały mój zestaw przyszedł w takim pudełku i to w sumie wszystko. I nie mam gdzie tego trzymać, jest z tym bałagan, a potem jak coś trzeba dosyć pilnie znaleźć, no to jest trudno. Poza tym brakowało mi sporo rzeczy, chociażby takich jak kabelki i inne takie różne dziwactwa, czujniki.
moduły, jakieś zworki, rezystory, cudawianki, więc od razu stwierdziłem, że może warto dokupić taki zestawik. Tutaj mam podobno 830 elementów jakichś tam różnych LEDów, cudów. I w pudełku. To pudełko też jest ważną rzeczą, bo potem przychodzi w takim kartonie i nie ma gdzie tego trzymać. No plus od razu taki duży organizer, stwierdziłem, że nie ma co tutaj się rozdrabniać, a może z czasem przybędzie mi jeszcze trochę tych pierdół do tego. No i po prostu będę mógł to sobie wszystko posegregować. O. I sobie posegreguję wszystkie te moje Arduinowe rzeczy. Nie mam pojęcia, czy coś w nim wykombinuję. W ogóle stwierdziłem, że jednak nie będę póki co jeszcze się jakoś mega na tym skupiał. Oczywiście będę chodził na te zajęcia nasze freelabowe, ale nie będę się skupiał z tego względu, że mam do dokończenia jeszcze jakieś projekty, na którymi siedziałem rok czy dwa i one są mega ważne, a ich po prostu jeszcze nie dokończyłem, mimo że już są prawie na końcówce. Więc nie chcę się ładować teraz w jakieś tam Arduino. Powoli będę sobie nad nim pracował, ale dopóki nie dokończę tych moich webowych projektów, to jeszcze sobie dam sobie luz z tym, żeby jakoś mega się w to nie wciągać. No, ale to tyle. Potem będę wam mówił jeszcze bardziej szczegółowo, co tam dalej się dzieje. No i fajnie, w miarę posegregowane. Przynajmniej jest szansa, że nic nie zgubię. No i to. I jeszcze dodatkowe pudełko zostało. Spoko. Piąteczek, piątunio, no ale nic, do pracy, rodacy. Rodacy Polacy, ja już po pracy, a właściwie już trochę wcześniej byłem po pracy. Tak się składa, że właśnie znalazłem się w Gnieźnie, a przyjechałem tutaj po coś takiego, czyli cały ten moduł, powiedzmy ECU, nie wiem czy to jest dokładnie to, no nazwijmy to sterownikiem, modułem, komputerem, jakkolwiek, do mojej Yamahy MT-03. Wyczaiłem po prostu najtaniej na Allegro aukcję na to. To w ogóle taka ciekawostka, no ale dobra. No mówię najtaniej i zdecydowałem się, że kupię to, bo nie wiem, jak ktoś tam widział mój film wcześniejszy z Yamahą, mam ten problem, że ogólnie chodzi idealnie, ale coś tam się kiedyś zalało w tym komputerze i po prostu cały czas czeka, wyświetla i też nie można go usunąć, po prostu ten komputer, ten, który mam teraz aktualnie, niby wszystko chodzi, ale co jakieś tam zawiechy dostał, nie można się z komputerem połączyć, w sensie, nie wiem, powiedzmy komputerem, laptopem z komputerem motocykla, żeby to usunąć. No coś tam nie zadziałało. No dobra, w każdym razie chcę to wymienić. Przyjechałem tutaj i wygląda sprawa tak, że najtaniej na Allegro z tego względu, że po prostu pan mi tutaj z tego miejsca, gdzie kupowałem, powiedział, że jego żona wystawiała aukcję i się pomyliła w cenie. No w sumie fajnie, że mi nie powiedział spadaj, bo nie. Tylko faktycznie pozwolił mi to w tej cenie wziąć w tej chwili. Z tym, że ja nawet nie wiem, czy to tak naprawdę mi pomoże i rozwiąże mój problem, więc jeszcze fajniej, że ten pan pozwolił mi w tej chwili jakby to kupić, zapłacić, ale ja po prostu... w okolicy. Ja po prostu dzisiaj sobie sprawdzę to, czy to w ogóle jakikolwiek mi pomoże i czy też w ogóle motocykl będę mógł na tym odpalić, bo nie wiem, jak wygląda kwestia immobilizera, czy to siedzi w tym komputerze, czy dam radę jakoś inaczej to odpalić. Po prostu okaże się, jeśli się okaże, że w ogóle nie mogę motocykla na tym odpalić, bo nie ma immobilizera, albo w ogóle nie naprawiło to mojego problemu, to po prostu mam przyjechać to oddać i prawdopodobnie oddadzą mi pieniądze. Przynajmniej mam nadzieję, że w razie czego bez problemu wszystko się obejdzie, ale myślę, że tutaj w porządku są ludzie i tak to będzie właśnie. Więc bardzo fajnie się udało, dlatego też tak szybko to od razu podjechałem załatwić to po pracy. No fajnie, więc w sumie wbijam sobie w Dynamic, bo jest spoko trasa. W moją stronę przynajmniej, bo w tej ja mam sporo aut. I ciśniemy na walentynki do wrześni z powrotem. O, jakiś tune. Ja
muzyki podczas nagrań w aucie, bo wcześniej wiadomo, od razu zdejmuję monetyzację, roszczenia i takie rzeczy. Chyba mogę, nie jestem jeszcze pewien, jak mi na tym filmie nie zdejmą, to znaczy, że mogę, bo podjąłem niejako współpracę z taką wytwórnią bardzo fajną, Concordia Recordings, której to właśnie w tym filmie trochę muzyki będziecie słyszeć. Mi się bardzo podoba, bo to jest coś takiego, co i tak wcześniej słuchałem, więc nie muszę się do tego w żaden sposób zmuszać. No a fajnie, bo może nie będzie już tak do końca głucho. Także spoko, ale zobaczymy po tym filmie, jak mi nie zdejmą monetyzacji, to znaczy, że spoko. Niestety, jeśli chodzi o motocykl, to porażka z tym, bo okazało się, że to jest zupełnie jakby inny ten komputer. To jest ten niby nowy, a to jest mój stary. Zupełnie różnią się rozmiarem, ale przede wszystkim różnią się samym wtykiem. One są bardzo podobne i niemal wyglądały na identyczne na zdjęciach. Ale okazuje się, że ten nowy, co przywiozłem, jest troszeczkę, dosłownie milimetry mniejszy od tego mojego i no nie wejdzie w ogóle nawet w tą styczkę, że nawet jakbym chciał sprawdzić, to nie wejdzie. No poza tym i tak podejrzewam, że nawet jeśli by się udało to podłączyć, to pewnie kwestia, że immobilizer by nie pozwolił na odpalenie motocykla. Także no mam nadzieję, że uda się to jutro zwrócić bez problemu tamtym panom, którzy mi to użyczyli. Nawet nie jestem w stanie sprawdzić, czy on faktycznie by naprawił problem, po prostu no nie wiem, muszę szukać innego albo zostawić tak jak jest, no zobaczymy. Jeździ wszystko w porządku, a kwestia tego komputerka. Mamy sobotni poranek, dzień kolejny. Tutaj mamy tego sprzęta, który niestety mi nie podpasował. Już rozmawiałem tam z panami z Gniezna, także właśnie wyruszam do nich, bo no po prostu prawdopodobnie uda się to oddać bez żadnych problemów i zwrócą mi pieniążki. No, bo tak jak mówiłem, nawet tego nie podłączyłem, nie było opcji, więc też tego nie zepsułem na pewno. No i tyle. A tutaj taka ciekawostka, nie wiem czy to ktoś próbował, energy drink, który jest praktycznie w 100% sokiem jabłkowym, takim wytłoczonym, takim naturalnym. Dziwne, ale w sumie nie najgorsze, całkiem spoko. No Monster to nie jest. Lecimy. Dobra, mogłem już wam pokazać, byłem tutaj u panów w Gnieźnie, Motorix DP. Pokazuję w tym momencie, bo udało się całą jakby transakcję zakończyć pomyślnie, tak jak obiecali, tak zrobili. Przyjechałem, oddałem sprzęt, oddali mi pieniądze, także super, że chcieli mi pomóc w ten sposób. I jeszcze na dodatek zaproponowali mi, żebym po prostu zadzwonił w przyszłym tygodniu do nich, bo być może będą w stanie mi jeszcze bardziej pomóc, czyli po prostu znajdą odpowiednią część dla mnie. Także super, no. W tym momencie już mogę powiedzieć, kto był takim miły, bo oczywiście nie chcę nikomu robić antyreklamy. A tutaj było moje pierwsze spotkanie z panami z Motorexu. Nie jest to jakkolwiek sponsorowane, po prostu życie. Byłem, było wszystko spoko, byli bardzo mili, pomocni, także w razie czego ja osobiście mam miłe na razie doświadczenie. No, co prawda za ten zwrócone pieniądze 4 razy jechać września Gniezno, to za samo paliwo połowa tego, co dostałem z powrotem mnie wyniesie, ale zawsze mieć, a nie mieć. Poza tym no, sam bym musiał potem to sprzedawać, także fajnie, że mogłem po prostu to oddać bez większego problemu. I cyk, właśnie kolejny 1000 pyknął, żeby nie było, że nie używam auta.